Odkopane piwnice to pozostałości kamienic z 1715 roku. Te kamienice zostały wyburzone w latach 60. XX wieku, no i zostało przy nich tylko przyziemie i piwnice. One są tam jeszcze kamieniem jakby wykładane, no i część jest w tych pomieszczeniach, możemy zobaczyć wtórne przebudowy. Wyszły jakby cztery sklepienia, które trzeba zadokumentować i legnicki konserwator zabytków zdecyduje takim pismem, co robimy dalej z tymi piwnicami, czyli albo zasypujemy jakąś pospółką, albo rozbieramy. No jeszcze jest trzecia wersja, że można to wyeksponować. Archeolog Oktawian Wroblewski mówi, że choć odkopane piwniczki robią wrażenie, są w bardzo złym stanie. Tylko niektóre elementy są warte, że tak powiem, zachowania. To jest moje zdanie. Podczas dotychczasowych prac remontowych znaleziono m.in. fragmenty średniowiecznej ceramiki, która najpierw jest katalogowana, a później trafia do Muzeum Miedzi w Legnicy. Legendy głoszą, że w miejscu odkopanych piwniczek miało się znajdować przejście podziemne prowadzące na wzgórze zamkowe. Muszę to zdementować, no bo zarejestrowaliśmy już ściany jakby takie lico zewnętrzne tego muru i no i wiemy, gdzie jest granica. Ona się mniej więcej od tego miejsca, które tu widzimy, od krawędzi tego wykopu do 3,5 metra w stronę ratusza jest przesunięte i dalej nie ma żadnych podziemnych jakichś tuneli. Wiadomo jednak, że wbrew początkowym zapewnieniom lubiński rynek nie zostanie oddany do użytku mieszkańcom 10 lipca. Już w momencie, kiedy odkryto zabytkowe piwnice na placu budowy i konserwator zabytków wstrzymał pracę, już wtedy było jasne, że nie uda się dotrzymać tego terminu 10 lipca. Dodatkowo wydłuża sprawę fakt, że pierwsza partia kamienia, która przyszła na plac budowy, nie spełniała norm, które zostały zapisane w specyfikacji. Na nową partię kamienia trzeba będzie poczekać. W przeważającej części rynku prace jednak prowadzone są zgodnie z planem.